W meczu 21. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali na wyjeździe z Pogonią Mogilno 3-2. Nielbiści zaatakowali już od pierwszych minut. W trzeciej minucie z rzutu wolnego dośrodkował Michał Goliński. Adam Wanecki, mimo niepewnej interwencji, wyszedł z sytuacji obronną ręką. Później niecelny strzał z 20 metrów oddał Krzysztof Szal. W 14 minucie arbiter podyktował rzut wolny z okolic 22 metrów dla gospodarzy. Z rzutu wolnego uderzył Damian Kępski i Pogoń objęła prowadzenie. W odpowiedzi Nielbiści przeprowadzili szybką akcję. W pole karne wpadł Nowak, a dobrą interwencją popisał się Wanecki. Po 30 minutach Pogoń objęła dwubramkowe prowadzenie. Idealne podanie otrzymał Jacek Wojciechowski i w sytuacji sam na sam pokonał Michała Pytkowskiego. W ostatnich sekundach pierwszej połowy strzelający Goliński został zablokowany. Po chwili, w zamieszaniu jakie powstało w polu karnym po zagraniu ręką, arbiter podyktował rzut karny. Pewnym egzekutorem jednastki był Michał Goliński. Brawo. Ręka? Ręka, no. Trener Kamiński dokonał w przerwie jednej zmiany. Karola Gregorka zastąpił Adrianem Pietrowskim. Na początku drugiej połowy ponownie strzelał Goliński, jednak piłka nie trafiła do bramki. W 64 minucie wyrównał Łukasz Spławski. Po dośrodkowaniu Ignasińskiego Spławik popisał się skutecznym strzałem głową. Brawo.
W 81. minucie wychodzącego sam na sam zawodnika Pogoni faulował Jakub Księżniakiewicz. Arbiter pokazał naszemu obrońcy czerwoną kartkę. Mimo gry w osłabieniu, nasi zawodnicy pokazali charakter. Długą piłkę w pole karne posłał Goliński. Dobrym podaniem popisał się Paweł Nawrocki, a Nowak z bliskiej odległości umieścił piłkę w bramce. Ostatecznie Nielba Wągrowiec wygrała z Pogonią Mogilno 3-2. Była taka najgorsza. Szkoda, że pozwaliliśmy sobie szczęście dwie bramki. Na szczęście potem wyrównanie z karnego. No już na drugą połowę wyszliśmy z zamiarem wygrania tego meczu. Dobrze, szybko szczęśliśmy bramkę wyrównującą w miarę szybko. Było czas, żeby jeszcze powalczyć o zwycięstwo. I co mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Wygraliśmy mecz 10. Coś więcej? No, zespół pokazał charakter i ja wierzę w ten zespół cały czas. I wygraliśmy, to jest proste słowo, ale oddaję całą dramaturgię tego meczu. W 10 potrafiliśmy strzelić na 3-2. Nie no, przyjaliśmy tutaj na pewno po 3 punkty, aczkolwiek po pierwszej połowie nie wyglądało to zbyt optymistycznie i różowo. Straciliśmy znów dwie bardzo łatwe bramki i szczerze powiedziawszy ciężko się było po nich podnieść, ale chwała zespołowi, chwała drużynie, że potrafiliśmy się ocknąć, obudzić, przełamać i wywozimy stąd 3 punkty po myślę ciekawym meczu dla nie stojącym może na wysokim poziomie, ale na pewno interesującym dla kibiców. Padło 5 bramek, pewnie kibice są zawiedzeni, bo gospodarze przegrali, ale myślę, że wszyscy nasi sympatycy z Wągrowca się cieszą i przestaną wypisywać bzdury.